Uwaga, ten film może zawierać treści polityczne. Ja już prawie jestem w Zakopanem, ale rano jeszcze byłem na oddaniu do użytku nowej trasy tramwajowej w Wilanowie. Natomiast jak wyglądało oficjalne oddanie do użytku w formie konferencji prasowej? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Wilanów. Dzień dobry Państwu, jest 7:45, zaczynamy konferencję prasową z okazji otwarcia trasy tramwajowej do Wilanowa. Szanowni Państwo, jest mi ogromnie miło witać Państwa. I tak wiem, ściągnęliśmy Państwa tutaj wyjątkowo wcześnie, ale wcale nam nie jest przykro z tego powodu, bo okazja jest rzeczywiście nadzwyczajna. Pierwszy tramwaj regularnej linii numer 16 wyjechał dziś o godzinie 3:46 z zajezdni Mokotów i dotarł do ostatniego przystanku miasteczko Wilanów o 4:26. Historia nowej trasy tramwajowej właśnie wjechała na szyny. Szanowni Państwo, gospodarzem dzisiejszego wydarzenia jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dzień dobry Państwu. Witam także przedstawicieli rządu, ministrę Aleksandrę Gajewską. Jest z nami także posłanka na Sejm RP Dorota Łoboda. Nie mogło także zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta. Jest z nami Tomasz Męcina, wiceprezydent Warszawy oraz Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta. Trasa powstała także dzięki unijnemu dofinansowaniu, dlatego dziś świętują z nami Katarzyna Zielińska-Heinz-Kötta, zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pan Przemysław Kalinka z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Naturalnie są także radni miasta stołecznego Warszawy z panią Ewą Malinowską-Grupińską, przewodniczącą Rady. Jest z nami także pani Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego, pan Wojciech Bartelski, prezes Zarządu Spółki Tramwaje Warszawskie. Jesteśmy na Wilanowie, dlatego witam burmistrza dzielnicy, pana Ludwika Rakowskiego, a tramwaj na długiej trasie jedzie przez Mokotów, stąd obecność Rafała Miastowskiego, burmistrza tej dzielnicy. Witam także prezesa Budimexu, czyli przedstawiciela wykonawcy, pana Artura Popko. Witam także radnych dzielnicy, licznie przybyłe media oraz wszystkich zgromadzonych gości. A teraz już oddaję głos panu prezydentowi. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem powitać oczywiście wszystkich dostojnych gości, bo dzisiaj rzeczywiście mamy tutaj bardzo wielu gości zarówno z rządu, jak i oczywiście z Rady Miasta, ze wszystkich dzielnic. Bardzo się z tego cieszę, drodzy Państwo. Ja tutaj przyjechałem 16 z Goworka o godzinie 7 i rzeczywiście dzisiaj rozpoczynamy wreszcie kursowanie tramwaju z Wilanowa do centrum Warszawy. Czekaliśmy na to wiele, wiele lat, dlatego że od 70 lat nie było pełnej nowej linii tramwajowej w Warszawie. Bardzo się z tego cieszę. Od 50 lat nie kursował tramwaj do Wilanowa. To największa tego typu inwestycja od dziesięcioleci, a w tym roku 10 km nowych tras. Dlatego, że tutaj właśnie na Wilanów i oczywiście ulica Spacerowa, a do tego ta inwestycja na Woli na Kasprzaka. Drodzy Państwo, ta linia będzie jeszcze dłuższa, dlatego że w połowie przyszłego roku będziemy mieli również odnogę na Stegnie. To pokazuje, jak bardzo poważnie traktujemy komunikację miejską. To pokazuje, że mimo tych wszystkich przeciwności losu, mimo pandemii, mimo tego, jak traktowany był budżet miasta stołecznego Warszawy przez poprzedni rząd, mimo wojny za naszą wschodnią granicą, jednak jesteśmy w stanie realizować te wielkie inwestycje. Inni o wielkich inwestycjach tylko opowiadają, natomiast my je realizujemy i z tego jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Drodzy Państwo, wszyscy mieszkańcy Wilanowa będą mogli się dostać znacznie, znacznie szybciej do centrum miasta, dwukrotnie szybciej niż autobusem. No i oczywiście te tramwaje przewiozą wielokrotnie większą liczbę pasażerów. Z tego się, drodzy Państwo, najbardziej cieszymy i to jest oczywiście sukces nas wszystkich. Przede wszystkim trzeba również przypomnieć, że mamy w tej inwestycji dofinansowanie z Unii Europejskiej, prawie 40%.
Gdyby nie Unia Europejska, trudno byłoby realizować większość tych wielkich inwestycji. Stąd oczywiście podziękowania i dla rządu, i dla Komisji Europejskiej. Przedstawiciele rządu i przedstawiciele Komisji Europejskiej są z nami. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem, Stegny w połowie 2025 roku. Dwie linie będą obsługiwały tę trasę, 14 na Ochotę i 18 przez centrum dalej do Pętli na Piaskach. W godzinie szczytu 22 czy nawet 23 odjazdy na godzinę, co pokazuje, że te tramwaje będą kursować dosłownie co 2 czy 3 minuty. To niesłychanie istotne, dlatego że to naprawdę zmieni rzeczywistość tutaj na Wilanowie. I tak jak już Państwu mówiłem, trzykrotnie więcej tramwaje będą mogły przewieźć osób niż autobusy na tej trasie. Oczywiście wszystkich zachęcamy, żeby się przesiadać do tramwaju i w ten sposób doprowadzić również do zmniejszenia korków na okolicznych ulicach. Przy okazji, bo na pewno będą pytania, jeżeli chodzi o wszystkie prace drogowe, one będą się kończyły w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że w trzecim, najdalej w czwartym kwartale przyszłego roku wszystkie prace zostaną zakończone, a nam oczywiście zależało na tym, żeby ten tramwaj jak najszybciej mógł kursować. Drodzy Państwo, przede wszystkim podziękowania dla wszystkich, którzy od lat zabiegali o to, żeby ten tramwaj powstał. Podziękowania oczywiście dla radnych Miasta Stołecznego Warszawy z panią przewodniczącą na czele. Podziękowania dla wszystkich radnych dzielnicowych, bo oni też zabiegali o to, żeby ta inwestycja mogła powstać. Podziękowania oczywiście dla całego zespołu tramwajów warszawskich z panem prezesem na czele, który tutaj z nami jest. Wielka robota została wykonana. Podziękowania dla realizatorów, dla Budimexu. Mieliśmy oczywiście opóźnienia, za które jeszcze raz przepraszam, ale dzisiaj jest dzień, w którym się przede wszystkim cieszymy z tego, że ta inwestycja została zakończona. Wielkie podziękowania jeszcze raz dla przedstawicieli rządu i Unii Europejskiej, bo bez nich tego współfinansowania by nie było. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo i zapraszamy wszystkich do tego, żeby korzystali z linii 14 i 16. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A skoro o... unijnym dofinansowaniu mowa, to teraz zapraszam do zabrania głosu panią Katarzynę Zielińską-Heitkota, zastępczynię dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dziękuję pięknie. Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło przywitać Państwa w tym, no już ładnym, już nie pada. Szanowny Panie Prezydencie, po raz kolejny to Panu powiem. Gratuluję. Jesteśmy bardzo dumni, że kolejna inwestycja finansowana ze środków unijnych została prawie zrealizowana. W każdym bądź razie tramwaj od dzisiaj jeździ. Szanowni Państwo, ten projekt łączy w sobie to, co my mamy taką codziennością funduszy unijnych. Został rozpoczęty w pierwszej perspektywie w programie POIŚ, znaczy w programie POIŚ 2014-2020. Finalizujemy go w programie Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko finansowaną z perspektywy 2021-2027. Jest to łącznie ponad miliard złotych dofinansowania ze środków unijnych na tą inwestycję, na cały wielki projekt dotyczący tramwaju na Wilanów i innych inwestycji, które w tym projekcie zostały ujęte. Miasto Warszawa bardzo dobrze realizuje zadania z zakresu transportu publicznego. W programie Infrastruktura i Środowisko było to 6 projektów na prawie 5 miliardów złotych dofinansowania unijnego. W programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko mamy na ten moment 2 projekty, metro i właśnie tramwaj Wilanów z ponad 2 miliardami dofinansowania łącznie. Szanowni Państwo, zmienia się nasza Warszawa, zmieniają się możliwości dojazdu do pracy, zmienia się możliwość korzystania. Samochód nie jest jedynym rozwiązaniem, dlatego jeszcze raz gratuluję miastu, gratuluję panu prezydentowi, a przede wszystkim gratuluję dzisiaj mieszkańcom Wilanowa, że zyskali Państwo bardzo przyjazny, ekologiczny środek transportu do komunikacji z resztą Warszawy. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękujemy. Teraz zapraszam pana Przemysława Kalinkę z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, serdecznie gratuluję realizacji tego projektu.
Unia Europejska to wielkie projekty, wielkie idee, ale też takie projekty służące na co dzień mieszkańcom Warszawy, mieszkańcom Polski. I myślę, że takim właśnie projektem jest zdecydowanie tramwaj do Wilanowa. O dofinansowaniu projektu już powiedziano. Dziękuję panu prezydentowi, że aktywnie też promuje fakt, że to dofinansowanie z Unii jest i jest ono bardzo ważne. Ja mogę tylko powiedzieć, że finansowanie unijne na czysty transport, na czystą mobilność, na zieloną transformację miast nadal jest i będzie. Mamy politykę spójności, mamy też Krajowy Plan Odbudowy, więc zachęcam miasto, tak jak wszystkie inne miasta, do sięgania po te środki i my jako Komisja Europejska z niecierpliwością czekamy na otwarcie kolejnych dobrych projektów. Bardzo dziękujemy. A teraz zabierze głos pani Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo się cieszę, widząc, jak liczni jesteśmy tutaj dzisiaj zgromadzeni, ponieważ to jest inwestycja, którą obiecywaliśmy od paru lat. Ja pamiętam, jak pan prezes Bartelski namawiał nas radnych na realizację tej inwestycji. Bardzo dziękuję za tę wtedy tak bardzo energetyczną przemowę. Pamiętam doskonale na klubie radnych i dzisiaj mamy efekt. Transport publiczny jest dla nas bardzo ważny, ale też myślę, że jest jakąś wizytówką Warszawy. Ja dużo jeżdżę po Polsce i wszędzie słyszę, że tak jak się jeździ w Warszawie, to nie jeździ się w żadnym innym polskim mieście, przepraszam, te inne miasta, ale bierzcie przykład. I to jest dla nas dlatego też wielki dzień, ale też zobowiązanie, żeby nie przestawać. W projekcie jest tramwaj na Zieloną Białołękę, w projekcie jest kolejna linia metra, czyli jesteśmy w drodze, jesteśmy w procesie i obiecujemy mieszkańcom Warszawy, że będziemy tak działać dalej. Bardzo dziękuję. Teraz kilka słów od pana Wojciecha Bartelskiego, prezesa tramwajów warszawskich. Jest dziś kontuzjowany, ale gotowy do tego, żeby opowiedzieć o państwu o tej inwestycji. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Łezka się kręci w takim dniu, kiedy po 9 dniach od chwili, w której wziąłem po raz pierwszy studyjne preplany tej inwestycji, możemy stać tutaj i cieszyć się z jadącego tramwaju. I refleksja jest taka, że wszystko jest dzięki ludziom i mieliśmy szczęście, tramwaj miał to szczęście, że trafił wokół siebie na ludzi przychylnych, na ludzi zdeterminowanych. Trzeba przypomnieć zasługi tu obecnych, a także już nie pracujących, ale tych, którzy położyli podwaliny. Pan prezydent Trzaskowski w najtrudniejszym momencie pandemii, inflacji zapewnił finansowanie, a przypomnę, że budżet został zjedzony do tego stopnia, że wówczas pieniędzy starczyło tylko na połowę trasy. To była bardzo trudna i decyzja, dzięki której jeździmy już dzisiaj całym szlakiem. Poprzednia prezydent, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, wydała zgodę i zapewniła prefinansowanie lata temu. Mieliśmy przez cały czas wsparcie Centralnego Urzędu Projektów Transportowych, nawet w czasach, kiedy administracja rządowa podgryzała Urząd Miasta. To nie było łatwe, ale wszyscy urzędnicy, od dyrektora po urzędniczki w departamencie, wykazywali przychylność, zrozumienie, profesjonalizm, za co bardzo im trzeba podziękować. Bez tego nie uzyskalibyśmy finansowania niezbędnego do tego, żeby inwestycja ruszyła. Mieliśmy wsparcie w radnych z panią przewodniczącą Dorotą Grupińską i wielu innych przez cały czas nieustanny monitoring i troska o to, żeby inwestycja rozwijała się dobrze. Mieliśmy wsparcie w zarządzie transportu publicznego poprzedniego dyrektora pana Wiesława Witka, obecny dyrektor pani Katarzyny Strzegowskiej. Szczególnie jestem dumny i szczęśliwy, że mamy zaszczyt pracować w Radzie z takimi ludźmi jak pani Wiola Paprocka i pan Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta, którzy niestrudzenie i dzień po dniu, ręka w rękę z nami lobowali sprawy tramwaju i sprawiali, że tysiące problemów zostawały rozwiązane. W samej ekipie tramwajów warszawskich chciałem podziękować wszystkim obecnym pracownikom, niestrudzonemu zarządowi, panu Konradowi Niklewiczowi, Małgorzecie Kolecie, prezesom, którzy tutaj dzień i noc, także dzisiaj od rana, walczyli o ten tramwaj, poprzedniemu prezesowi, panu Karosowi i wszystkim członkom zarządu z panem prezesem Dariuszem Marcem,
który zapewnił podwaliny finansowania i negocjacji z Unią Europejską. To wszystko były niezwykle ważne kroki, które sprawiły, że mogliśmy iść na tej ogromnej inwestycji krok po kroku. Także zespół tramwaju warszawski, zespół Budimexu z wieloma fantastycznymi ludźmi, inżynierami. Wymienię tutaj panią dyrektor Anetę Jakubczak, dyrektora Artura Stankiewicza i wielu innych. Inwestycja jest niebywale skomplikowana. To było 10 km szlaku, nie tylko tramwaj, ale i drogi, tysiące przekładek, skomplikowana sieć podziemnego miasta. Tylko ci, którzy przy tym pracowali, wiedzą, ile wysiłku, determinacji, ilu rozwiązywania problemów, podejmowania ryzyk wymagał postęp w tej budowie. Wiemy, że wiele osób narzeka na opóźnienia czy organizację budowy, ale stopień skomplikowania i rozmiar tej budowy przekracza kilkukrotnie wszystko inne, co się w tym mieście działo. To jest gigantyczna przebudowa pod ruchem w środku miasta z budową, odnowa ulic, chodników, ścieżek rowerowych. Prosiłbym więc, żeby krytyka spadała na takich ludzi jak my, natomiast za tą inwestycją stoją setki zaangażowanych, niezwykle kompetentnych ludzi i chciałbym im wszystkim z tego grona, nie wymienię ich wszystkich z nazwiska, ale bardzo podziękować, bo najlepiej widziałem z boku, z dołu, ile to trzeba pracy, ile nocy zarwanych, ile stresu, ile serca trzeba oddać, żeby to było. I to jest. I to jest niezwykle wzruszająca chwila i gdyby ci wszyscy ludzie nie oddali całego serca, to by się po prostu nie udało, bo ten tramwaj napotykał 7 plag egipskich i makroekonomicznych i tutaj na miejscu, ile tu wychodziło różnych kolizji, ile różnych nieścisłości, ile różnych problemów, to wiedzą tylko ci, którzy je rozwiązywali, ale się udało. Także dzisiaj jeździmy, a ja osobiście będę mógł przetestować, jak tramwaj spisuje się jako platforma do przewozu także osób z dysfunkcjami ruchowymi. Dziękuję jeszcze raz wszystkim i zapraszam na przejażdżkę. Bardzo dziękujemy. Tramwaj dojechał do Wilanowa, zatem o kilka słów poprosimy burmistrza tej dzielnicy, pana Ludwika Rakowskiego. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, przede wszystkim dziękuję za podjęcie decyzji o budowie trasy tramwajowej do Wilanowa w bardzo niepewnych czasach, wtedy tak naprawdę, kiedy nie było wiadomo, czy środki na dokończenie tej budowy się znajdą. Okazało się, że się znalazły, że sieć tramwajowa na terenie Warszawy się rozwija. W przyszłym roku będziemy mieli odnogę na ulicy Bonifacego, a za kilka lat będziemy w stanie stąd dojechać pod dworzec zachodni i tam się przesiąść na przykład do pociągu, do innego miasta. Proszę Państwa, to jest z pewnością bardzo ważny dzień. Od dzisiaj stąd można dojechać na przykład do nowo otwartego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ten koniec października w Warszawie to jest czas oddawania wielkich inwestycji, które będą służyły mieszkańcom przez następne dziesięciolecia. To jest, proszę Państwa, dla Wilanowa także epokowa zmiana. Tramwaj wraca do Wilanowa po ponad 50 latach, tym razem na stałe. Bardzo dziękujemy. Teraz jest czas na Państwa pytania i ogromna prośba, żebyśmy zaczęli od pytań dotyczących tej inwestycji. Po mojej lewej ręce jest kolega z mikrofonem. Tradycyjnie do niego zwracamy się z pytaniami, żeby wszyscy je usłyszeli. Dzień dobry, Antio Kadio Z. Ja mam pytanie odnośnie kosztów tej inwestycji. Wiemy, że ta umowa była wielokrotnie aneksowana, wiemy, że te pieniądze były dokładane. Jaki był całkowity koszt tej inwestycji? Czy została przekroczona ta magiczna bariera miliarda złotych? Jeszcze nie, ale prawie miliard złotych. Chciałem się jeszcze dopytać właśnie, jaką część z tych pieniędzy to były środki unijne, jak to wyglądało, jeśli chodzi o finansowanie? Około 40% kosztów tej inwestycji zostało pokryte z finansowania Unii Europejskiej. Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Stołeczna. Chciałem spytać, kiedy pojedziemy tramwajem stąd do centrum 25 minut, tak jak było obiecywane. Mój tramwaj dzisiaj jechał 40 minut. No i dlaczego te roboty pozostałe muszą trwać jeszcze rok?
odpowiedział pan redaktor sam sobie na pytanie, dlatego że jak się skończą wszystkie roboty, to będzie ten tramwaj kursował właśnie w 23 minuty. My mamy nadzieję, że już szybciej, ponieważ niektóre z tych robót się będą kończyły, jeżeli chodzi o niektóre skrzyżowania i wtedy ten tramwaj będzie mógł przyspieszyć. Ja z Goworka jechałem 4-5 minut dłużej niż to było planowane i będziemy sukcesywnie w przeciągu tych najbliższych miesięcy przyspieszać kursowanie tramwaju, tak żeby dotrzeć do tych minut, o których mówiliśmy, które były wyznaczone. Także prosimy o cierpliwość. Natomiast tak jak mówiliśmy, no, to jest jedna z największych inwestycji. Jakbyśmy opowiadali całą historię, ile napotkaliśmy problemów, których nie było na mapach i ile było problemów związanych choćby z samą instalacją, to można by było na ten temat napisać książkę. Mamy opóźnienia, za które przepraszamy. Oczywiście nam przede wszystkim zależało na tym, żeby uruchomić sam tramwaj. Natomiast rzeczywiście te prace drogowe jeszcze potrwają do trzeciego kwartału przyszłego roku i sukcesywnie będziemy z tych robót schodzić i oddawać kolejne fragmenty jezdni, co oczywiście również przełoży się na czas kursowania tramwaju. Szanowni Państwo, nie ma więcej pytań, dlatego bardzo dziękuję. Oczywiście wszyscy nasi goście są dostępni do takich indywidualnych rozmów. Natomiast Pan Prezydent w tej chwili wsiada do tramwaju i wraca do pracy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może do tej podróży dołączyć. No i zapraszamy Państwa do korzystania z nowej trasy tramwajowej i do uczestnictwa w naszych kolejnych spotkaniach.